Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. Kontynuujemy granie w Halo 3. Byliśmy tutaj w poprzednim odcinku, rozwaliliśmy parę zabawek kowenantów. No i okazuje się, że coś jeszcze tutaj dołącza do zabawy. O, i tutaj mamy spoilery. Tak, będzie potop. Po raz pierwszy w Halo 3 spotkamy potop. Będziemy mieli okazję pozabijać te pasożyty. Tu mam się bać właśnie. Granaty. O, zabawki w stylu Halo 2. Chłopaki, nic wam nie jest? O, ja cię. O, i to jest ten odświeżający element w potopie. Nawalamy się z inteligentnymi przeciwnikami, którzy są podzieleni, w ogóle mają role, mają typy swoje. I nagle taka horda nawala nas w stylu, nie wiem, Duma, Painkillera, czegokolwiek. To jest takie odświeżające, takie fajne. Dobra, nie nastrzelałem się z SMG. Strzelba. Chodźcie tu. Dobrze idę? Źle. Odsuń się, kolego. Nie, Wojtek. U magazynka zmordowana. Łepek. Łepek. Coś innego. Zły granat ma wybrany. Wybacz, stary. Arbi, zejdźmy z drogi. Tutaj. No tak, gdzieś tu były drzwi, nie mogę trafić tyłkiem. Aby coś zerknę. Dobra, jest wszystko ok. Dobra, maluchy zostały. Dobra, gdzieś idziemy tu. No, Halo 3 generalnie potop dotarł na ziemię, spełnił się najgorszy koszmar, gorszy od kowenantów, od wszystkiego. I ogólnie człowiek ma czasami wrażenie, że wszystko co robił w Halo 1 i w Halo 2, żeby ich trzymać z daleka od ziemi, to jednak no, na nic się zdało, na nic to było. Dawno temu Master Chief mu po prostu uciec z pierwszego Halo, zostawić ten potop. Nawet jakby uciekł, to by doszło do tego samego. No ale w sumie, no wiecie, zwieńczenie trylogii, stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. No, prorocy odnaleźli środki do swojej wielkiej podróży. Potop dotarł na ziemię.
jakieś inne tutaj gadżeciki. Dobra, gdzie mam iść? O, dobrze, dobrze, jeden kosmita wie, jak się odnaleźć w ludzkich strukturach. I chopaj, siupaj. Aha. Chief, I can't tell you that I left. It's not safe. The brave mind, it knows something. Wyobrażacie sobie, jakiego mindfucka miał gracz, który zaczynał od Halo 3? Co to za jakaś niebieska laska? Co jakieś do izwidy, koszmary? Ja mam coś tego rozumieć, a skąd mam rozumieć? Tutaj dobrze idę? Chyba nie. A, kurwa. Byki dorwali się do broni. Environmental storytelling. Po to przejął cały jego oddział, goś musiał ich zabić. Tragedia. Co to, wsparcie elitarnych? Super. Co to, co to? Trip mine. Co to jest trip mine? A zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj dobrze oznaczone, żeby nie spaść. A to już... Boże. Ha. A dobra, co się będę z eleganckimi brońmi tutaj ograniczał. Czy to coś robi, czy... Dobra, zrobiło. Czekałem swoje, zrobiło. Czekaj, dawaj go. Gołymi rękami was rozerwę. A, źle wycelowałem. O, uwaga, zmieniamy granacik. Aż ty. Przeżył granacik. Już nie powinno zdarzyć. O, jeszcze coś. Dobra. Gdzieś widziałem jeszcze... Mieczek jest. Mam nadzieję, że ma więcej baterii od mojego. Ma więcej. A, jeden cios więcej. Wskakuje osłona. No, chyba się udało. A, więcej. Jest. No, to było okej. Aha, ha. Udało się. Zakładam, że idziemy na górę. Oj.
Pomiotoczyli? A, ściana była, nie mogłem się wycofać. Mam nadzieję, że checkpoint gdzieś tutaj. Checkpoint. Pach. No i uwaga. Nie da się teraz zwariować. A, oni tutaj skaczą na dół i mnie otaczają. Dobrze. No, jeden ten i strzelaj, dawaj. Już? Kolejna miejscówka, a teraz w ogóle się cofam. Dobra. A te wielkolody się zmieniają. Czasami w takie wieżyczki mobilne. Elitarnych przejęli. Ale posiłki też są lepsze. Udało się, udało się. O, są te przydane wielkie. Nie trafiłem. Systa mi przeszkodziła trochę. Dobra, ci to już to twardziele. Zapnąć. A, było gdzie dostać. Muszę się. Oj, schowamy się, schowamy. Tu jest. Jest. Zdechnij. Wielku ludzie. No tak, zasłonił się ręką. Co ja mu zrobię? Rozwaliłeś ich wszystkich. Super. Stary, sorry. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Tak. Ale już tam dalej pomagacie mi dość. Nie, chciałem twój granatik podnieść. Dziękuję. Nie, w łapkę nie wchodzę. Zeskoczył na mnie nagle. Niech to. Daleko jestem? O, jak daleko. Kurka. No dobrze. O, zdziwieni? To też było niepotrzebne.
tu przyjść, tu przyjść, tu przyjść, tu przyjść, tu przyjść, tu. I? Proszę, morfuję na waszych oczach. Tam coś trzeba. No już, zleć, zleć, nie denerwuj człowieka. Granaty się skończyły, a nie, jest jeszcze jeden. Aha. Kolejna broń. Zleciało. Kolejne stadium. Wieżyczka mobilna. Oż, ty. Czekaj, wyrzucę. Jest. Zadechnięty. O. Dobrze. Jak jest to tam tędy? O, uwaga. Walki oko w oko, ciąg dalszy. Dobra. Oho. To co lubimy. Ej, nawet on wierzy, że jest salvation. Dobra, to chyba będziemy rozwalać jakiś rdzeń, cokolwiek od środka. Idziemy. Iść. Cortana, cześć! Czyli co, to nie ta misja? Cortana, jak dobrze jesteś. Mamy Cortanę, super. I ta cholera wróciła. If we do not take this device to a safe location, somewhere I can make repairs. On Halo, you tried to kill Cortana. You tried to kill me. Protocol dictated my response. She had the activation index, and you were going to destroy my installation. You did destroy my installation. Now I have only one function, to help you, Reclaimer. As I always should have done.
be saved? Uncertain. This storage device has suffered considerable trauma. Its matrices are highly unstable. Perhaps one of our technicians. That will not be necessary. Chief! Success! Hi, Charity. The Prophet's holy city is on its way to Earth with an army of Flood. I can't tell you everything. It's not safe. The Grave Mind, it knows I'm in the system. It's just a message. Let it play. But it doesn't know about the portal, where it leads. On the other side, there's a solution, a way to stop the Flood, without firing the remaining Halo rings. Oh! Hurry, Chief. The Ark. There isn't much time. I'm sorry. No matter, Oracle. We've heard enough. Our fight is through the portal. With the brutes and the bastard truth. Fine. We'll remain here. Hold out as long as we can. Did you not hear? Your world is doomed. A Flood army. A Grave Mind has you in its sights. You barely survived a small contamination. And you, Shipmaster, just glassed half a continent. Maybe the Flood isn't all I should be worried about. One single Flood spore can destroy a species. Were it not for the Arbiter's Council, I would have glassed your entire planet. Sir, with respect, Cortana has a solution. Cortana? Did you see her condition? How damaged she is? She could be corrupted for all we know. Her solution could be a Flood trap. We should go through the portal. Find out for sure. What we should do, Commander, is understand, clearly, that this is humanity's final stand. Here, at Earth. We go, we risk everything. Every last man, woman, and child. If we stand our ground, we might just have a chance. No. If your construct is wrong, then the Flood is already won. I'll find Cortana's solution. And I'll bring it back. Earth is all we have left. You trust Cortana that much? Sir. Yes, sir. This is either the best decision you've ever made or the worst. Hell of it is, Chief. I doubt I'll live long enough to find out which. I to by było prawdopodobnie na tyle. Potop rozwalił ziemię, musimy się udać do portalu, no i przejedziemy się gdzieś, gdzie Cortana ma rozwiązanie, jak załatwić potop bez odpalania pierścieni Halo. Oczywiście Hood, no nie powiem, że scykał, ale zostaje tutaj bronić ziemi. No i Master Chief tak ufa Cortanie, że idzie wraz z armią elitarnych, no i statkiem pani kapitan Keys przez portal, no i zobaczymy, co tam będzie. A tu już widzę, jest napisane, co będzie. Teraz dzięki wielkie za uwagę, jesteśmy w połowie Let's Playa Halo 3. Widzimy się w kolejnych odcinkach i ogólnie na kanale. Cześć!